Zakład Usług Wodno-Ściekowych, spółka z o.o. w Słubicach, po realizacji ogromnego projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice, przystępuje do kolejnych zadań. Jednym z nich jest budowa stacji podnoszenia ciśnienia i zbiorników wody w Słubicach oraz magistrali wodociągowej Słubice-Kunowice. Po postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego podpisana została umowa z firmą Hydromarco spółka z o.o. z Jarocina, firmą, która w naszym mieście wykonywała już kilka inwestycji. Złożyliśmy najkorzystniejszą ofertę cenową, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ nie ukrywam, że wcześniej realizowaliśmy tutaj dla zakładów wodociągów inwestycje w postaci modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków. Także u Państwa już tutaj pracowaliśmy i jako firma jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się ten przetarg wygrać, no z tego względu, że już, że tak powiem, znamy wymogi, oczekiwania inwestora, jego sposób, że tak powiem, prowadzenia inwestycji. Jest to dosyć znaczące ze względu na całą organizację procesu inwestycyjnego, prowadzenia tej inwestycji i tak dalej. Także i nasi kierownicy są tu zaznajomieni z realizacją. To, co robimy, znamy się na tym. Dlatego też postaramy się, żeby i tym razem inwestor był z nas zadowolony, żeby wykonać to zadanie należycie i z całkowitą starannością, że tak powiem. Stronę finansową zadania przedstawił prezes Zakładu Usług Wodno-Ściekowych spółka z o.o. w Słubicach. Koszt tej inwestycji ponad 3 miliony złotych. I tutaj w tym miejscu też chciałbym podziękować Radzie Miejskiej, Burmistrzowi Słubic, Skarbnikowi, ponieważ na naszą prośbę, no to już jakiś czas temu, miasto jakby dołożyło się do tego zadania poprzez przekazanie tutaj na kapitał spółki 1 000 000 złotych. No przez to ten udział jest też miasta w realizacji tej inwestycji. Przy szalejącej inflacji w tej chwili i niestety też i wzroście materiałów i usług, no nie wiadomo, czy udałoby nam się bez tych pieniędzy w tym momencie zamknąć finansowo to zadanie. W ramach tej inwestycji wykonamy wodociąg o długości ponad 2600 metrów bieżących, wybudujemy nową stację podnoszenia ciśnienia oraz zbiorniki wody czystej, co pozwoli na płynne dostarczanie wody i niezakłócone przede wszystkim dla mieszkańców naszej miejscowości. Oprócz inwestycji, o której wspomniał prezes zarządu wodociągów słubickich i pani prezes Pluta z firmy Hydromarco, realizujemy jednocześnie w ścisłej koordynacji z Urzędem Miejskim, uwzględniając przede wszystkim plany modernizacyjne i rozwoju miasta w zakresie dróg. Przewidzieliśmy wymianę sieci wodociągowej w ulicy Kopernika, która już niedługo będzie poddana również kompletnej modernizacji i rozbudowy. No i aby postępować z taką naturalną logiką, najpierw wymieniamy w ziemi to, co jest zepsute, nadaje się do wymiany, dopiero później układamy ładne dywaniki, ładne chodniczki, żeby później tego niepotrzebnie nie psuć. Wymienione inwestycje to tylko część zadań realizowanych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych spółka z o.o. w Słubicach. O kolejnym, jakim było zmodernizowanie przepompowni ścieków przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Słubicach, powiemy w kolejnym materiale.